Wodzu, witaj w 11 już filmie z Epickiego Przeglądu. Dzisiejszą grą jest Graman Eater, a ja już rozpoczynam. Jeszcze tylko ściszę trochę dźwięk, żeby nie przeszkadzało to zbytnio podczas oglądania. Trochę się gra ładuje. Meanwhile, okay. Aboard the Cajun Queen. Pierre LeBlanc, known by his fellow anglers as Scaly Pete. Daddy hunted sharks. I hunt sharks. It's in the blood. There was somebody better at this you'd be following them, yeah? Oh, people. We got a lot of wrong ideas about sharks. Scientists say how we gotta coexist. Now, how you gonna coexist with that shark, huh? Shark just wanna do one thing. That's kill you, eat you, and you out. What I do, I consider a sacred honor. Kill them all if I could. Too bad, ain't but 24 hours to a day. Shark spotted in Fatik Bay. Several deaths reported. Shark can be identified by rusty harpoon embedded in flank. Out of my way. Got a job. This is an adult bull shark. Fast, fierce, and armed quite literally to the teeth. She has little to fear here in the Gulf. The muscular marvel confidently moves through. Jeszcze sprawdzę jedną rzecz. Włączę napisy, jakby ktoś gorzej znał angielski, a chciałby poznać nieco fabułę. I już nie przerywając, wracam do gry. Behavior more common to a thresher shark, this bull makes creative use of her powerful tail. I wypływamy na otwarte wody. A shark fin is a sinister reminder to humans that the ocean remains a wild and untamed domain. Trochę gra ścina, ale mam nadzieję, że zaraz przestanie. The bull performs
an acrobatic feat worthy of an orca, cruelly imprisoned and put on display in a marine park stunt show. The big fish plunges to the ocean below. The bull's speed is astounding for a large marine predator. Więc płyniemy na... A breaching shark is a rare and calorie-intensive spectacle. No, nie do końca to działa, to co się teraz wyświetla w tutorialu. No też zależy, co ja definiuję jako obiekt. Czyli taka łódź to nie do końca jest obiekt. Bardziej chodzi tutaj o mniejsze zwierzęta morskie. Nauka pływania ukończona. Zabij 10 plażowiczów z przyjemnością. While it is well known that sharks feed on mollusks, fish and seals, less discussed is their propensity to feed on fear. Ciekawie wygląda to, jak nasz rekin wyskakuje na powierzchnię, a konkretnie ląd. Dobra, ile jeszcze? 4 do zabicia. Ciekawe z perspektywy tych ludzi, że zamiast uciekać jeszcze głębiej na ląd, to po prostu ze stojem czekają na zjedzenie. To prioritize oxygenation. Niebezpiecznie, trzeba wracać do wody szybko. O, no to już trochę zabolało. Za długo to przebywać nie można. Nasyła łowców. Okej. How you doing there, Shark?
samo zabijanie ludzi i generalnie mechanizm walki jest dosyć przyjemny w grze. No te napisy za się nie włączyły. Trochę na szyję kino kobywał. On board the Cajun Queen, Scaly Pete looks over the catch of the day. Yeah, this my daddy's iron, all right. But this ain't the shark. Not the one I was looking for. How do you know? How I know? Not big enough. This look like a mega to you. She's on for me. Hello! How you mama in there? Whoa! But well, why'd you do that? So I can identify next time I see her. When I spear her. The tiny pup responds with an instinct for survival. You maybe want to turn off that camera. I że tak powiem, właśnie rozpoczyna się już właściwa gra. Jeszcze tylko jeden raz upewnić się do tych napisów. Jakby się nie zapisywało przy wychodzeniu. Nie wiem. Okej, to było dziwne. Tylko w każdym razie. A famous big game hunter once posited that after an animal had tasted human flesh,
It forsakes its natural prey in a deadly single-minded search for the most dangerous game. Tędy raczej tam nie doskoczymy. Raczej jest tam dłuższy przeląd. Więc się przepłyniemy. Remember, when planning a cemetery, try to avoid high-risk coastal areas. No co prawda jako mało jakin utraciliśmy nieco potęgę, z którą przed chwilą się bawiliśmy. No ale z coraz to dalszym zjadaniem kolejnych stworzeń raczej nabierzemy nieco więcej masy i z powrotem będziemy siać większe terory. Sharks can detect odor corridors, miles long scent trails spread by ocean currents. And the shark discover the miracle of self-love. Ciekawe, jak wygląda to miejsce. I tak możemy tutaj ewoluować. Jeszcze możemy tutaj coś zmienić? Raczej nie. Tutaj mamy naszych różnych łowców, z którymi pewnie się jeszcze zmierzymy. Ale to raczej jeszcze nie w tym filmie. Exhibiting behavior more common to whales and dolphins, this shark is able to use biosonar to locate potential prey. Okay. Mamy tutaj nasz dziennik. Co możemy zrobić? Zabij 10 sumów i zniszcz cel. Zajmiemy się na razie tym. Okej. Okay. Mamy nasz cel zaznaczony. Teraz trzeba się tam tylko dostać. No i przy okazji możemy też robić to zadanie z sumami. Jeżeli jakieś by akurat były na naszej drodze. I have one of those new pop-up tub stoppers at home, and let me tell you, those things are just a magnet for hair and debris. Oh, jest nasz quest. Jak widać, nasz cel ma bodyguardów, więc najpierw nimi się zajmijmy może. O, zanurz się w tej wodzie.
kolega się dołączył do walki. Pierwszy z głowy. Okej, został jeszcze nam chyba tylko ten główny. Zdenerwuje mnie, że ciągle nam się sam z wody wynurza. O, jeszcze kolejny przyszedł. Najpierw zabijmy tego mniejszego. I możemy zająć się już głównym. Przestań się wynurzać. Oj, to pobywamy. Okej, już prawie go mamy. No i się udało. Teraz zajmiemy jego bodyguarda. Okej, a teraz zjedzmy to, co zostało z tego wielkiego szczupaka. No dobra, myślę, że teraz możemy się zająć tym zadaniem z sumami. Mamy poziom drugi. To przydałoby się wyjść do naszej jaskini i levelować rekinę. Jest mapa zaznaczona? O, tu jest. W sumie blisko jest gdzieś. Tylko gdzie to jest dokładnie? To jest pytanie. No ale po prostu fast travela użyję. Quiet space is the ideal stage for the shark to meditate and harness her pure potentiality. Okej, mamy poziom drugi i pytanie, co teraz? Tutaj nam się nic nie zmienia. Czyli chyba jeżeli mamy poziom, to on automatycznie nam coś zwiększa, a nie na zasadzie, że my możemy wybrać. No dobrze. Myślę, że już dalej tego przyciągać nie będzie. Gra jest demo, więc możecie pobrać i zagrać. To był Epicki Przegląd z Man Eater. A teraz dziękuję za uwagę. Na razie.